Cześć, witajcie. Tutaj Frodo, Deseo. Jestem, witam. I Torgus. Siemka, witam. No słuchajcie, no takiego, chciałem powiedzieć duetu. Takiego trio to się nie spodziewaliście. Witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider na naszym kanale, na naszych kanałach Tomb Raider The Biologic Lab od Federa. Kojarzycie? Mm-hmm. Bardzo, tak, oczywiście, tak, tak, bardzo tak. Fajny autor. Przecież Grzesiu graliśmy chyba dużo od niego customów, nie? Tak, wspólnie. Tak. Lara zinfiltrowała tajne laboratorium Eckharta gdzieś w Pradze, gdzie odbywają się jego biologiczne eksperymenty. Jedynym sposobem na zniszczenie obiektów i położenie kresu temu szaleństwu jest przeładowanie reaktora i ucieczka, zanim wszystko eksploduje. Ale to nie będzie łatwe zadanie. Korytarze są chronione przez brutalne systemy bezpieczeństwa i strzeżone przez niegodziwych naukowców, nie wspominając już o niektórych mutantach uciekających ze swoich inkubatorów i biegających po kanałach. Ponadto ogrody są zarażone toksycznymi roślinami. Im ładniejsza roślina, tym bardziej śmiercionośna trucizna. Mamy trzy sekrety, ale nie będą one widoczne w statystykach poziomu, ale w statystykach końcowych. No. Okej. Okay. Mm-hmm. Także tak to wygląda. Słuchajcie, to jest takie jakby, z tego co widziałem na tych screenach, no wracamy do Angel of Darkness, no mm-hmm. nie? Te poziomy takie, no nie wiem, mnie to się bardzo podobały wtedy te poziomy. Nie wiem, jak wam tam z tymi roślinami. Ja ogólnie nie byłam fanką, tak? Ale no ja lubiłam bardzo Pragę. Bardzo lubiłam Pragę, bardzo lubiłam właśnie początek właśnie tego miasta, tam później ten cmentarz, bardziej te w Aniołku jednak bardziej te miastowe. A te laboratoria już tak niekoniecznie. No u mnie podobnie, natomiast mi ale najbardziej... to fajnie było zrobione, nie? To tak, ale zrobione fajnie. Było super. Tak. Fajnie, ale klimaty było. Takie, no zobaczymy, jak to będzie tutaj zrobione, nie? Dobra, to co? Lecimy? No. To już daje new game. Ja tu nie mam zagłośnienia. A wiecie co? To jest chyba na silniku... TR3, nie? Chyba trójka. No, trójeczka. Ale fajnie ta Lara zrobiona. No? No, ja mam zdecydowanie za głośno, więc chyba niestety... Chyba ja też... Pajza tutaj dałem, tak? Jednak... A to jest jeden level, tak? A nie wiem. Najgorsze jest, wiecie co, że mam na jedynce, a jest i tak głośno. Jest, bardzo tak, głośno strzela tak. I będzie mi zagłuszać was, ale masakra. Przecież nie mogę dać na zero. Bo... No, bo nie będzie nic słychać, nie? No nie, no bo nie mam wtedy nic, ale lipa. Bez sensu. Kurde. Teraz by się przydał ten custom, gdzie ustawiasz na zero, a i tak muzyka gra. Który to był custom? Tak, ten kosmiczny. To ten kosmiczny, dokładnie. Dobra, słuchajcie, mam jakąś apteczkę. Taka dziwna kamera. Się coś? Aha, już widzę roślinę. Gdzie tam macie apteczkę jakąś? Właśnie w tych roślinkach, nie? A, bo wy już tu jesteście, a ja dopiero wiecie. A ona ale tak fajnie błoto, to wszystko nie wygląda. Czy wy słyszycie, no, jak ona tak brodzi jakby po błocie, jak idzie po tym takim... Tak, dokładnie. Nie macie... O matko! A to no, ta roślina taka jak wąż, nie? A, to takie wężowe. A, widzę, to chyba fajnie, o to chodzi. Ale fajnie, no, fajnie, podoba mi się to. Słuchajcie... Mi się błoto z innym czymś. Rozumiem, że lewizna, tak? Idziemy tym systemem. No, Grzesiu coś. Zawsze tak gadał. No to dobra, to chodź tak. To lewizna. Tu jest zamknięte. Ale tak tutaj na pewno już nic więcej nie. No tak przeleciałem to i tak powiem. A góra, szczerze, góra? Że... Nie, dobra. Tu jakaś fontanna zaś dalej. Ale ładnie to wygląda, wam powiem. Jest zamknięte. Ale można zapisywać chyba wszędzie, bo widzę, że są te takie, wiecie... Kryształki są, kryształki widzę. Są. Ale to są chyba z życiem, wiesz? A, okej. Okay. Chociaż ale one... To... Dlaczego one są niebieskie? Nie wiem, ale powiem wam, że się chyba łączą te dwa, te korytarze. No właśnie, chyba to znaczenia. Patrzę właśnie, wiesz? Tak, łączą się. Ha, i tutaj też są takie drzwi. Po jednej i po drugiej stronie są takie drzwi. Tak, niebieskie. Tak, widziałam. Słuchajcie, mam shotguna. Mamy shotguna. No, w tym drugim pomieszczeniu tam... O, kuźwa! No, przy właśnie wężowej roślince. To aż dziwne, że mnie to nie zatruło. O, kuźwa! Dobra, to po drugiej stronie też jest roślinka ta. Nie, oczywiście, że mnie zatruło. No, mnie też uciapało. I co, zatruło? Ej, zatruło. Load. Gdzie ja mam load? Ja muszę to zloadować, no ja nie będę brać apteczki od razu. No mam tego shotguna. To po drugiej stronie też jest roślinka. No ale... O co chodzi? Bardzo ładnie, chcę wam pokazać. Lara bardzo ładnie wygląda. No bardzo zobaczcie. Ładnie. Ja lubię takie... Ja lubię w ogóle jej wizerunek Angel z Angel of Darkness. Tak. Uwielbiam ją. Ja kocham Smoky Eye, więc a tam makijaż Lary jest po prostu bezbłędny, perfekcyjny.
No ta druga cię wystraszyła, nie? Ja już drugie apteczki nie spodziewałam jej się tak tutaj na brzegu. No ja też się nie spodziewałam jej na brzegu. Ale tutaj nic. A po drugiej stronie... Jest okienko klocek. Do góry. Aha. Klocek? No ja go wyciągnąłem, ale jest, chyba no to, trzeba... Ale patrz, do góry można w ogóle wejść, ale to nie jest drabinka, czyli co, klocek podstawić pod to? Bo jakby nie wiem. Ja jeszcze tego nie widzę, słuchaj tam. Za tą drugą roślinkę? Ale tu jest coś takiego do przesuwania przecież, za tą drugą roślinką. Za tą? No tak. O tym mówimy, tylko... No dobra, ja to pcham. Nic nie daje. Aha, nie, to. No pcham to do środka. Do środka chyba. No, no da to się, chyba da nie się. Ma sensu wyjąć okay. tego. Tak a się dało tak. się wyjąć w ogóle? No właśnie tak, nie tak, da ale się tylko raz. Tego. Aha, okej. Okay. No, no jest tutaj kucana wnęka, słuchajcie. Aha, no dobra, no to... Ale byliście tam po tych schodkach na górze? Tam nie, było pozamykane? Nie. Aha, jeszcze okay. nie. To co, idziemy w tą wnękę, tak? No tak. Już jakieś lasery. No, widzę ten laser. Kurde. Mam nadzieję, że za tą skrzynią nie ma nic już. Ile mam flar, bo tylko się zaczyna... No, prostu, jest ciemno. Zaczyna się Curse of Lightning. Kurde. Jezu. Ale fajnie to brzmi, powiem wam. I ona, słuchajcie, mówi, że ona angielskiego nie za po raz kolejny jej to mówię. Ostatnio czy, też wyjechałaś coś tam. All eyes on me. Tak. aha, tak się nie da zejść. Ej, dobra, no nie mogę przodem zejść, no właśnie. A. Nie, no to już zdupiłem. Do dupy, bo ja chciałam się rolnąć, wiecie o co chodzi. Wiem, ale wiecie co, że to praktycznie mało życia zabiera. W sensie całego nie zabiera, nie? Mhm. Bo po mnie to przejechało, ale i tak... Przeżyłem, nie? Tam jest dźwignia, widzę to. Mhm. Macie już ją? Nie, ja dopiero nie. opuszczam. Jezu, Laro, co ty robisz? A, to otwiera, słuchajcie, te jedne te drzwi niebieskie. Te takie, wiecie, po bokach tam co było, nie? Aha, to były... Aha, okej, okay, dobra. Jeszcze nie jest ja tam jedno. A wy wiecie, że ona roluje się, prawda? Tak, wiem, do przodu. Tak, aha. Tak. Mhm. Ale nie robi tego ze skoku przodem, nie? No ale tam było za nisko. Aha, okej. Okay. Bo to jest tak, że ona tego nie zrobi, jak jest zbyt nisko. Rozumiem, w klasykach. Rozumiem. Mhm. Pytanie teraz tylko... No wracamy tą samą drogą, nie? Tak, tylko które drzwi, po lewej czy po prawej, nie? Się zrobiły. O tego to nie wiem, bo ja w ogóle tylko jedne drzwi widziałem, nie? Wydaje mi się, że to po lewej. No ale możesz... Nie, no nie zrolowała mi się, no pytanie, postro. Czy coś jest jeszcze za tą klockiem, za no, tym też klockiem. O tym pomyślałem. Myślę o tym. Ale i, jakby to... I to w ogóle u góry jakby się chciało wejść, na razie ej, tam... ale ja słyszę... No właśnie, słyszę taki ten... Buty, buciory. No jest rzeczywiście. Bierzecie shotguna, a nie, my mamy cztery pociski do shotguna. Mnie zastanawia to okienko tam u góry jeszcze. No, no dobra. O ja pierdziele, ale to będzie masakra. Nic zostawiają. Tak. Nie wiem, ale bez shotgun sensu. I apteczki. Pół HP mi zebrali już, nie? Ja pierdziel, ale mnie złoili. No, zostawiają apteczkę i Uzi, nie? Tak. Czyli mówisz, Frodo, że po lewej, tak? Tak, po lewej. O, widzę jakąś kartę. A, rozumiem. Dobra, jeszcze wejdę po tych schodkach, tu zobaczę. A zobaczy, czy ten kryształ mi odnowi ten, życie przecież. Pewnie tak. Bo mam pół HP. Tylko wiecie, tak... No. Nie wiem, czy to jest custom dla początkujących, no bo skoro mamy apteczki, to po co nam te kryształy? No w sumie tak. Bo to takie bardzo proste jest. No tutaj w tych drzwiach też jest, słuchajcie, kryształ, no. Ale wiecie co, widziałem, że challenging jest ten custom, nie? Na ten LNR. No aż niesamowite, muszę wam powiedzieć. No to na razie tutaj... No tu też jest kryształ, wezmę sobie. Tam po schodkach kartę trzeba wtrynić. No, a tu jest karta do zabrania, tu gdzie się nam otworzyło. A, okej, okay, no tylko, to... że no, najpierw trzeba się do niej dostać, bo tu jest jakieś pływane. Tu jest jakieś, no właśnie, widzę. Co, płyniemy, nie? No, płyniemy. Kurde, to jest taki jakiś... Znosi mnie, a tu są znajdźki, ja chcę je. A, czyli wiatrak jakiś, tak? No, dawaj. Ale czekajcie, bo tu jest taki skręt na lewo. A Boże, naprawdę, no na daj. Razie biorę dźwignię na wprost. A głupie. A jest tu, faktycznie. O Jezu, ale to 5 lat ja tu będę płynął do tego. No bo to chyba może nie o to chodzi, sekret co? Jakiś, żeby wyłączyć czy jaki człowiek. A to nie jest ta fontanna w dużej sali, tam gdzie przed chwilką byliśmy?
Ona się nie obsunęła w dół, bo tam była taka fontanna tam nie w wiem. Tym pomieszczeniu. Ja jeszcze nie mam żadnej dźwigni, ja próbuję te znajdźki zebrać. No też bym chciał te Jezus, znajdźki. Mam te znajdźki. Tak, da radę jednak. No da radę, tylko to trzeba trochę czasu na to, a masz, nie? Masz powietrza? No właśnie tutaj. Styk nie mi chyba na styk, wiesz, żeby wrócić. O tym mówicie, dobra, widzę. No ale ona stoi w miejscu, no pójdzie. Ale dlaczego ona mi nie wpływa do tego, no? Popieprzyło ją, czy co? No dobra, mam. Już mi mryga, słuchaj. Dobra, udało się. Ten powrót jest z dupy, nie chciała mi wpłynąć z powrotem tam w to okienko. Okay. Mhm. No rzeczywiście. Mhm. Baczy się, nie? Dobra, a gdzie ta dźwignia? Na wprost, tak? Desełko już w swoim świecie. No, no tam wiesz, no tam... Nie, ja teraz siecze dopiero... kapustę. Ja dopiero zbieram znaczki, o którym mówicie. Ja jestem do tyłu, spokojnie. Ja tylko słucham i, że tak powiem, koduję, co wy mówicie. No, jakaś fontanna się opuściła, ale... No, jakaś fontanna, ale myśmy nawet nie byli tam przy tej fontannie. No jak nie, ja znaczy, tam byłam. Była, jak nie. Tak? Znaczy, była fontanna, ale... Była w tej sali i ja weszłam, patrzyłam sobie, czy w wodzie coś jest. Nie aha, było, okay. Ale była sobie ta fontanna, znaczy, no fontanny widziałem, ale nie wiedziałem, że tam jest woda w ogóle w niej. Była taka do brudzenia, nie? Okay. Ale widzę, że to tak myślę, że to się tam obniżyło. No dobra, bo tutaj nic więcej nie zrobimy. Chyba. Słuchajcie, a tamto drugie przejście, te po drugiej stronie takie coś. Zobaczę, no czy się otworzyło, tak? A rzeczywiście ta fontanna to jest tu, aha, okej. Okay. Jezu, obiła się jeszcze o lampę. Bo... Idę, zobaczę też. I co? No już patrzę, już ci mówię. Nie, dobra, zamknięte. Zamknięte, no. Mm. Mm. No to co, fontanna, tak? To fontanna, no. Kurde, mi jeszcze właśnie ale ładnie to, nie sądziłem, że to mi się tak spodoba, te klimaty takie, wiecie? Mhm. Fajnie to jest zrobione, a bo my tak. Jesteśmy za tą szybką tam, gdzie aha, była ta apteczka. Aha, no. Okej, okay, byle tylko nie było beboków podwodnych. No nie, beboków to nie ma, ale znowu jakieś prądy. Kuźwa, a czemu taka muzyka? No właśnie nie wiem, czy to no nas taka gdzieś... muzyka, Boże, to są kolce chyba. Tak? Tak, na kolce cię aha. Ten. Ale okay. Jakie? A, tam na końcu. Koniec, już po mnie. Dobra, wiem o co kanon. No. Wiecie co, to jest na raz, więc jak nie skręcicie, to koniec, nie? Mhm. Dobra. No gdzieś indziej wypłynęłam. Dobrze. Pytanie, czy tam jeszcze czegoś nie było, nie? Aha, no jest, my sobie wychodzicie. Tutaj otwieramy teraz ten skrót. Okay, a kuwa. Z drugiej... A, bo to jest drabinka do góry, mhm. Widzę. Mhm. Mnie tak mierdzi tam, czy tam nie było nic coś w tej wodzie. No jeszcze mnie ten blok ciekawi, czy tam za nim nic nie było. Tak, ten blok mhm. Albo do góry, nie? Jakieś, czy jest możliwość. Albo do góry, no. No bo a do góry tam było okienko i to. Można ewentualnie potem sprawdzić. Z góry można spróbować też tam skoczyć. Czy tu będzie ta karta? Nie, to jeszcze nie jest ta. Nie, nie, bo to jest z innej strony, ale myślę, że tam dojdziemy. Aha. Tak mi się wydaje, że powinniśmy dojść tędy po tą kartę. Dobra, ja tu może wyciągnę broń. Aha, bo tam jest pan, okej. Znaczy jeszcze nie widziałem pana, ale tak wiesz. O! A jest, faktycznie. No ale możesz go zabić, Laro! Zostawiłeś coś? Tak, zostawiłeś. Nawet rozbiła fajnie szybę tutaj z tymi roślinkami. No faktycznie, rozpieprzyła. Czy tu coś jest w tym pomieszczeniu? No właśnie, nie. Powiem ci, że nie widzę. Ja też nic nie widzę. Manki jakieś, może coś? Tam widziałem takie rośliny znowu pod kolejny. Tu się wychodzi jakby na zewnątrz. Nie ogarniam coś, tego na razie. Tu coś było? Nie, dobra. A po drugiej jeszcze stronie? Po prawej stronie jeszcze coś jest. A tu jest kryształ zaś znów. A po prawej chyba jest manki. Bo po lewej jest kryształ, tak, tu jest manki. Czyli tu gdzie nie... Aha, te zielone nade mną. Dobra. A ten, a rozbiliście może tą? Ten tak. Taki... Tak, no bo jak walczyłam z tym gościem, to ona to rozstrzeliła. Taka tuba, nie? Czy co to jest? Inkubator, o. Ale i w sumie nie klikałem tam kontrola nic, więc nie wiem, czy tam się coś z tą rośliną co mówiłeś, Grzesiu? Że tu jest manki, gdzie te... Tak, tam tylko nie tam, gdzie kryształ. Gdzie tylko... nie kryształ? Dobra, bo jestem, gdzie kryształ. Aha. Widzę jakieś łapko... Aha! Dobra, widzę to na bank. No, ale jeszcze tam nie idę, bo spadnę na dół. Widzę to okienko w ogóle. To jest to okienko, do którego chciałam się dostać w ogóle. Właśnie przez ten klocek tam na dole, ale idę najpierw jeszcze tutaj. A tu jest tutaj. Karta, dobra. No, to tym łapkowanym trzeba będzie tam dojść. A to tam może być sekret, wiesz? No, bo to tak jest niekoniecznie widoczne. Znaczy, fajnie widzę wiem, tą... o czym mówicie, ale fajnie.
Gdzie ale macie te okna? Wziąłeś kartę? No właśnie jeszcze nie, czekaj, idę tu. Jak weźmiesz kartę, to później wyjdź sobie tu na balkon i zobaczysz, jest łapkowane ewidentnie. A dobra, mam kartę. Mam i później kartę. Do końca na balkon i no jest niewidoczne łapki są. Tak, dokładnie. Znaczy na środku było widać tą wnękę, no to na ale... środku właśnie, o to mi się tak, rozchodzi. Tak, no gdyby tego jest... nie było widać, no to bym w życiu nie wpadł no na to, życiu. Że to się, nie? Że tu się łapkujesz. No i to do tego okienka będzie, które właśnie miałam na celowniku wtedy i myślałam, że do tego jest potrzebny ten... Ten klocek. Mhm. A tu, ale to z tego poziomu tutaj mamy to wyskoczyć, tak, czy co? Tak, wyskoczysz, łapiesz się łapkami i na lewo tak po skosie, nie? Mhm. A, okej, okej. Czyli teraz tylko opcja zostaje za blokiem zerknięcia, czy coś tam jest. No ja sobie go wysunę i chyba sprawdzę po prostu. Dobra, my tu na dach się... A, jakieś znajdźki tu są. A, okej, okay, widzę. No. Jest sekret. To jest sekret? Okay. Jest sekret, tak. Nie był dźwięk. Sekret mamy, dobra. Pięknie. I mówiłeś ile? Trzy, tak? Trzy, tak. Trzy. No dobra, no to schodzę na dół. Ja sobie zerknę jeszcze ten klocek po prostu. Już. Dobra, ja też sobie zejdę. Tylko czy tu da się bezpiecznie, tak? Jakoś? No tak troszeczkę zabrało. No ja nawet jak się obsunęłam. No dobra. No to ja też przesuwam. No takim cheat, no wysunę i sprawdzę cheatkiem, nie? A, że po skosie, tak? No, chcę zobaczyć, czy jest. Warto się tym w ogóle nad tym zastanawiać, czy nie. Jeszcze coś od tych znajdźków jest tutaj? Coś? Nie, nie? Tylko nie chyba. Nie. Tylko tam na środku te znajdźki. No to tak. A ja dopiero dotarłem do niej. To ładnie mamy tu wyczyszczone. No i? No, tak, to prawda. Ja dopiero coś? Wyciągam. No ja wyciągam też ten klocek, bo chcę cheatem, wiesz, zobaczyć, no co się jest za klockiem. A bez cheata da się to przesunąć tutaj tak na bok? A nie to właśnie, no chyba właśnie nie, bo tam jest... No... Nie, to po prostu no to... No wiem, ale chcę zobaczyć, czy jest w ogóle taka opcja. Opcja, no, po prostu. Mm-hmm. I każdym customie chyba aha, można? Aha, ona mi wskoczyła do góry. No właśnie, bo to jest na TR3 silniku, a te skosy... No ale to nie ma znaczenia, nie bo ma ja znaczenia? Challenge przechodziłam właśnie w ten sposób. Czyli na każdym silniku tak działa, no tak? Tak, tak, tak. A, ja myślałem, że to tylko na jakimś konkretnym. Ja nie, też nie znam, nie tak mogę czyli, się, tak, nie glicza. Mogę się dojść. Nie mogę się tam dostać. Nie da się? Nie. No ja tutaj musiałam to ogarniać, jak challenge robiłam, więc... Okej. Okay. No dobra, no to co, tą kartę wtryniamy, nie? Mhm. Tam na górze. No ja tam jeszcze nie byłam, mnie więc też nie wiem, o czym wy mówicie. Było. Nie, ja też nie wiem. No tu tylko się wchodzi i karta. A, i tu, dobra. Aha, okej. Okay. A, już widzę pana gdzieś tam w oddali. Jezu, ale tych kryształów nie, tu jest nasranych, słuchajcie, shotguna. Tych niebieskich. 6 tylko. No, do shotguna mamy mało. Nasrane jest naprawdę tych kryształów. A jest pan. A mogę go? A nie. Nie, bo on jest za szybką. On jest za szybką. Oj. Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Nie, to i on poleciał. Jest w ogóle takie u góry, taka lampka, jakby się tu jakiś alarm miał. To... No właśnie o tym mówię. No właśnie. Czemu? Jezus. No, tak mnie to wystraszyło, że... Dobra, czy on coś zostawił? Apteczka. Jezu, nie dość, że tych kryształów tyle, to jeszcze tyle apteczek zostawię. O, ten do granatnika. Dobra, weź gościu, nie ryj. No bardzo dużo tutaj jest tych apteczek. No mówię ci! Ogarniam te kryształy, to za dużo challenging. Moim zdaniem, no. Znaczy, no nie powinniśmy narzekać, ale... Ale easy takie to na razie trochę. No trochę tak. Uzi tu są, słuchajcie. Uzi tu są. Gdzie? Tu przy tym krysztale. Aha, dobra. Bo tam wyskoczył z tego pomieszczenia koleś, nie? I tu no, się no, otworzyło no. Przejście i przy krysztale tam w takich oparach zielonych. Na razie to ja sobie tutaj czyszczę roślinkę, zabieram naboje do shotguna. No ja teraz do tej roślinki właśnie będę szedł i tu jest jakaś dźwignia. Naboje jest. Do M5, MP5. Jezu, gdzie to się otworzyło? Nie mam pojęcia. Mamy jakąś inną w końcu broń, na szczęście. No. A co to za dźwignia tu? Otwiera jakąś, no, jakieś przejście, te dobra, takie niebieskie. Dobra. Czy ten alarm już mógłby się wyłączyć? No, dużo tych znajdziek, ale fajnie. Amunicje mogą dawać. Dobra, shotguny. Tu? Aha, tu mówicie. No i co, idziemy w to takie tu przejście? To chyba to się otworzyło. To niebieskie? No, to niebieskie, tak. Takie tu przejście obok tej roślinki. No. Okej. Czy tu coś na mnie zleci? Kurde, tu jest tak ciemno.
Może być jakiś secret. Zapal jakąś tu flarę. Nie, chyba to nie ma. Nie ma nic, no, tak? Idę dalej. Bo to są trójkowe, więc musimy uważać na te takie... Ja pikole, kojarzycie tę lokację, nie? Wow. No, 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 no. Z aniołka. Z tymi takimi stworkami roślinami. Tak, tak. Tu coś lezie do mnie? Tak, leci z trójki ten taki. On zatruwa. No mnie. I chyba mnie właśnie zatruł. Szmaciarz. No, zatruł. Fajnie, bo można je rozwalić wszystkie i w jednym jest roślinka, nie? Roślinka? Apteczka. Apteczka, bo roślinka. No, jak w rezydencie! Tak, jak w rezydencie. Dobre. Tam wiecie w tej co? Wodzie jest karta w ogóle. Ja wracam się po ten kryształ, bo ja jestem zatruty. Da się tu jakoś wejść tak rozsądnie i logicznie na górę? Jakieś takie, tu są jakieś przejścia. Z przejścia widzę. Co to jest? O, to jest jakaś dźwignia na górze. Co ona robi? No, idę. To się otwiera, ale co? A i na kartę też jakieś wtrynienie. No. A to ta w wodzie karta, tak? Była tam. A, tu jest karta, tak. Ale ale co to otworzyło, bo jakby nie wiem. No też nie za bardzo odnotowałem. Dobra, ja... No ale to było tak głośno, jakby to było tutaj. Nie wiem, nie rozumiem. A może jak w Angel of Darkness tak się wpada w jakąś tubę tam w dół? Wiecie, że w tubie takie klapę zapadnie, no nie, tak nie. Jakby, nie? To można tu wskoczyć. Nie, ale jest taki, tutaj taki panel i teoretycznie... Ha, ale ona z tego zjeżdża. Ale to się mega blisko otworzyło. No właśnie... O co chodzi? Nie za bardzo kumam. Aha! To tak jakby tu? Ja wiem, co się zrobiło. Takie kładki nad tym takim zjeżdżaniem. Chyba tak, no właśnie to. No tak, ale jak mam tam wejść? No a jakby... z tego właśnie, no, ale zjeżdżamy z tego. Poczekaj, z tej tuby spróbuję skoczyć. Z tej pierwszej tuby? No, zobaczę. Tak, z tej pierwszej tuby. Dobra. Aha, ale ona mi do tej nie chce wejść. To może do tej. Z tej jakby od wejścia, nie? Tak. No, muzyczka się tu zmieniła. O Jezu, ciemnawo tu znów. Troszkę. Zapal. Jezu, a tu ten sufit, to nie mógłby tutaj... być, kurde, no, ja niżej. Sobie chyba tu odpalę flarę. Ile mam tych flar? O, po bokach jest ten shotgun, jakbyście chcieli. Po wiecie, bokach. W tych rożkach. A, no, takie... yes. Także przejdźcie sobie tak. Widzę. No. A coś po drugiej stronie, na nim patrzyłem jeszcze, sprawdzę. Dajcie mi tego shotguna, bo do shotguna mamy mało akurat. Po drugiej stronie coś jest. Topię się. No nie. Ja też. Jest taki gorąc, masakra. No to my stąd chyba powinniśmy móc wskoczyć do tych basenów, rozumiem, no do tej tak? Wody tu, bo jest taki spad, widzę. Jezu, już słyszę jakąś roślinę. A, rzeczywiście. Tu woda jest jeszcze dalej. No jestem w tej wodzie. A ja wpadłem tam, gdzie ta roślina chyba. A jestem z jakimś bebokiem zakonserwowanym. Czy on mnie zranił? A bebok coś ma? Nie, nie ma nic. Nie. Aha, ale ja nie mogę przez tego beboka przepłynąć, tak? To tylko naboje tu były. Okej. Okay. Ja mam kartę, idę tam gdzie do beboka. Jest ten, aha, tak. A jak to zrobić, żeby ominąć tego? Zatruł mnie? No nie, tak. No mnie też nie zatruł, całe szczęście. Tylko amunicja jest przy tym beboku? Tak. Okej. Dobra, na kartę. Jest jeszcze coś tutaj? Nie. A gdzie się tą kartę wtryniało? Na górze. A, tam na górze. Okay. A tego gostka nie da się przesunąć, tego trupa? Już sprawdzę. Nie. Dobra. No to co, idziemy z kartą, tak? Tak. Dobra, mam to. Dobra. Ja pikole. Nie muszę tu zapisać, no to bo coś pewnie ja mogę wyskoczy. Ja mogę się tu opuścić na dół, na dół. Jezus Maria, ta muzyka, to dostanę szału. Aha. Ja mam ją na jedynce, ona jest tak głośna, że po prostu aż podskakuje na krześle. Nie wierzę, żeby nie zatruły, bo to jest jednak... No, to jest kaszana. To dlatego no, już mnie zatruły. Ale ja już tego nie powtarzam. Mamy tyle apteczek. Zaraz będzie kryształ. Zaraz, no właśnie. A właśnie, już widzę kryształ.
W tej nowej no sali. No oczywiście, ja pierdzielę. Ale to jest, powiem wam, nie wiem, takie aż za łatwo, nie? A może było jakoś, słuchajcie, easy hard, a my se... A my se wzięliśmy easy. Customowi wyjadacze, nie? Mam jakieś... jakieś te, jakiś przycisk. No widzę, widzę. A, przesunęła się, widzicie? Będziemy pod to jednak wskakiwać. Jak w aniołku. Gdzie te rośliny? Coś jest? Nie, nie, nie. Nie ma tu żadnej znajdźki więcej? Nie, chyba. Jeszcze dwa sekrety. Na te szyby wentylacyjne, bo w trójce pamiętacie? Nie pamiętam, no, że? Takie kratki jak były, nie? One były takie lekko jakby naruszone i można było je zestrzelić. Mhm. Który to ten słup? Przesunął, bo nie. Ale to chyba w tej głównej sali poprzedniej, nie? Aha, to nie tutaj tu. Się nie odsunęłam. Chyba tutaj. Nie, wydaje mi się, że tam w tej sali, bo aha, tutaj okay. Nie widziałem żadnego przejścia. Tak, w tej głównej sali. A, okej. Okay. I czy tu się zeskakuje do wody, tak jak w aniołku? Coś tu jest. Zaraz muszę zobaczyć. Woda? No jakaś woda tam jest, no woda ale... jest, ale czekajcie, no bo jest skos. Czy z tego skosu nie ma sekretu żadnego? Chyba nie. Spadłem jak długi. No ja też spadłem. Dobra, trzeba płynąć. Nic nie widać. Jaka ta woda jest taka... Fujka. No. Szambo. 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 Jezu, prawo czy lewo? No lewo. No lewo. Nie, no milion przejść. Ja pierdzielę. No wiecie co, popłynąłem na lewo. Nie? A ja na prawo, dobra. O kurwa! Pierdzielę! Przepraszam! Ja wale, nie! Ja tego tu nie chcę! Weźcie to ode mnie! To krokodyle jakieś, czy jak, że taka... Gorzej! Jakieś gówno pływające. Gorzej, gówno pływające, pokaż. Jak ja stąd? Tam w ogóle wypłynąć się nie da. Tam znajdźki były, ja chcę tam. Ja też tam chcę, gdzie tu się wypływa, bo dostanę szału. A, takie rzeczy, a to przyjdzie tu do mnie, czy jak? Ale były takie chyba w aniołku, nie? Takie podobne trochę. No były coś takiego. A to przypłynie mi tutaj? Fajnie by było. Aha, to się jeszcze tu wtapia w tekstury, zajebiście. Aha. Płynie to? Właśnie fajnie by było. 10 naboi do tego. 20 łzy. Nie, chcę wrócić, tam były znajdźki, ludzie. O, dobra, płynie tu do mnie. Tak? Jezu, gin. No też. Dobra, mam to. Dobra. Jezu! Jak tu będzie więcej takich beboków, to ja padnę. Frodo, wiedziałeś jaki custom wybrać. Jeszcze pajączku brakuje. Jeszcze pajączku brakuje, dokładnie. Jakich malutkich. Czy mogłabyś? Fajnie. Płynę po te znajdźki. Ja też. A tu się okaże jedna na krzyż. A nie, dobra, dwie są. Dwie chyba tam widziałam. Tak, apteczunia i jakbyśmy ich mało mieli mało. I naboje. Ja tego nie... W sensie naprawdę, to jest jedyna dla mnie niezrozumiała na razie sprawa, rzecz. Kwestia tych kryształów. Po co one tu są? No pewnie chodzi o te zatruwanie, nie? No ale... Ale apteczek jest od groma. Myślę, że to by wystarczyło, wiecie? No. No i myślę, że te apteczki też by wystarczyło. No. No dobra, no to płynę tam... Taki szyb wentylacyjny był jakby, nie? Tak, tak, tak. Tam, gdzie zabijaliśmy boboka. Tak, tak, tak. No, no bo tu innej opcji nie ma. Jezus! Dobra, bo to ciało zostało. Myślałem, że te ciała znikają. O Jezu! Co się dzieje? No nie mów, że jakiś bebok. A tam jest, słuchajcie, granatnik. Czy te zielone opary w ogóle nas zatruwają, czy co? Nie. Nic? Myśmy już po takich chodzili. Tam jest w ogóle granatnik? No właśnie granatnik jest. Ale gdzie? Bo jest tam, do góry wejście, wylazł. Dobra. Jest do góry wejścia. A jest do po góry lewej wejście. Stronie. Widzę. A dobra. To może być sekretowe? Może być. Teraz wam powiem. Nie, ale nie ma dźwięku sekretu. Aha. Nie. Po prostu znajdźka. No to fajno. Jezu, jak mi się mylą przyciski dzisiaj, masakra. Podnoś to, no. No to jak dają granatnik, to będą pewnie dużo gorsze weboki niż te do tej pory. No, myślę, że może tak być. Wiesz, nie wiem pod jakim względem tutaj miał być niby challenging, może chodziło no właśnie o jakieś potwory, że może będą mocniejsze.
Bo na razie to nie jest takie jakieś challenge. Na razie nie? Idziemy jakby. Tak. Wchodzimy jak w masło. No. Słuchajcie, w trójkę to się nie daje. Na... O Boziu. Mamy radę. Dobra, widzę jakiś bloczek do przesuwania, tak? Rozumiem. Tak, i co jest u góry? Wow, kryształ. Ale czekaj, jak ty go podsunęłaś? Na środek, no po prostu do ściany? Podsunęłam raz i tyle. A, raz. Wystarczy. A, i do tego kryształku, tak? Nie, no to ja nie skaczę do tego kryształku. Tu jest do góry drabinka. Aha, a tu są zamknięte przejście. No to po drabince. Po drabince? A gdzie masz drabinkę? No jest tam, gdzie jest, jest. Aha, okej, okay, to ja nie zauważywszy, gdzie to jest. To tu jest zamknięte. W sensie do góry, jak wejdziesz. A i trzeba roll zrobić, tak? Na, mm-hmm. Do tyłu. Aha, nie, no pozdro. Aha, bo tu jest sufit. Znaczy nie spadłem, tylko zobaczyłem ten sufit. Aha, pozdro, spadłem. Ale zaryła mi tak o końcóweczkę dosłownie. Tak, żebyś wiedział. Ja pierdykam. Masz to, Frodo? Nie, nie, bo wiesz co, nie ten. Nie wiem, z którego mam momentu się wybić, aż się boję. No, ale tu jest, widzę jakiś ptaszek zjeżdżający. Aha, zajebiście spadłem. Jakbyś powiedziała chwilę wcześniej. No jeszcze nie wyskoczyłam, ale ja już go zauważyłam po nie, prostu. Nie, no dostanę szału. Tak? Tak. Ale wiesz co ci powiem? Jakby... Nie czaję. Ja bym chciała na ten daszek, dlatego że... ale jakby tyłem za chcesz daszkę... zjechać? Tyłem nie, normalnie, jakby. Nie, normalnie, tylko chcę teraz... skoczyłam na balkon, ale wyskoczyłam z powrotem, bo widzę, że jest jakiś laser za tym daszkiem, więc aha, łapkuję się. Ale powiem tak, wam, że to jest tylko... jakieś przejście. No bo to jest jakoś jedyne przejście, bo tutaj nie ma, ja jestem na tym balkonie. A no i teraz... tak, no bo tu się nie da przecież. I nie da się rozwalić nawet tego, no. Aha, i tu jest dźwignia. Czyli otworzy nam pewnie to. Jezu, nie, no po prostu... Mam nadzieję, że nie jakaś amator. Czasówka. No. Oby nie. A ten laser w ogóle dotyka mnie? Nie ma sensu. Nic tu nie widzę w ogóle. Mam do końca iść na tych łapkach. Aha, i odskoczyć do tyłu, tak? Mhm. A trzeba rolować się, czy no tak, bez? Bo musisz się łapkami chwycić. Prosto w laser. Nie mogę. Mhm. No ale właśnie ten laser to w ogóle tu mnie dotyka? Bez sensu. No ja w niego ten wjechałem. A że okej. Okay. Da się. Da się. Da się, słuchaj. Przetestowałeś. Tak. Dobra, czyli wracamy na łapkowane. No, a sprawdzałeś czy czasówka? Czy się da? Znaczy no normalnie. Nie, wiesz, nie sprawdzałam, normalnie. Nie, normalnie tutaj. Okej. Okay. No. Pod schodami były naboje do shotguna. Mam to. Tam jakieś płomienie. Jest! Kurde. A bo roślinka tu jest, widzę. Nie widzę tych tam roślin. Tam można było zjechać no one się po drabince. Zlewają trochę, no. Aha, tu jest zamknięte, to czyli musimy zjechać na drabinkę, tak? A czemu ona... O nie, tu się otwiera samo, okej. Okay. Pod schodami, a jest. Te drzwi się same nam otworzyły. O, flary zostawili. Okej. Okay. Bo można tam zjechać na tą... Już. Jezu, zapalił mnie. Nie pokaż wytrzymam. Mi. Oni ogniem buchają. A tutaj, dobra, kumam was. No to tylko ta drabinka, tak? Jak to byliśmy już tu? No byliśmy, byliśmy. Ej, ale widzicie apteczkę wśród tych ogni i przycisk tam na górze? No to pójdziemy tam. Idziemy tam? Tylko no. My się wpadniemy do wody chyba. Nie no, na drabinkę. Oh my god. Zapaliło was? Nie. Tylko nie, niego się tak zapalił, że normalnie... Normalnie z dupy dym. No wejrzesz za... Ale ile no mam z tego shotguna w nich strzelać, to popieprzyło. Po dwa. No chyba z 5 razy w niego strzelałem. Nie. No przecież... A zaraz wam powiem, czy można co? Wziąć... Znowu cię podpalił? Tak, nie mogę sobie poradzić z nim. Konar ci zapłonął. Normalnie można zabrać apteczkę, no, tylko uważam, że nad tymi ogniami jest takie zjeżdżane i można się dostać wyżej na ten nad, balkon. No znowu mnie potrafi. No, się... Okej. Okay.
Czekajcie, ale mam skakać najpierw na tą drabinkę, tak? No tak. No to zjeżdżam. Dobra, jestem nad ogniami. Nie doskoczyłem, pozdro. Tu jest przycisk. To trzeba z samej krawędzi chyba skoczyć. Mhm. A nie, muszę zmienić broń, mam trzy naboje, bo jeszcze w domu hit. Ile tam jest Uzi? Oni coś zostawili, tak? 200. Dobra, oni jakieś dwie rzeczy. A ten, a słuchajcie, gdzie jesteście? Bo jeszcze raz. No ja przeszłam przez drzwi. Przez drzwi, tam gdzie oni wyszli, tak? Tak. Ale zjechaliście ten drabiną w dół, tam żeby na dół tak, bierzesz apteczkę, no i do góry nad tymi ogniami. Płomieniami. Dobra, bo ja dopiero tu jestem. Ja też jestem przy tych płomieniach teraz. A podpalają te płomienie, jak się podnosi apteczkę? Nie. Czy jak się stoi pośrodku, to jest spoko. Tak. Fajnie, że się złapała drabiny. No u mnie też się nie złapała za pierwszym razem. Dobra. W sumie mamy 36 minut, to nie wiem. No to chodźcie tutaj do mnie, bo ja tu tylko no, po drabince takiej weszłam na górę i znajdźki zbieram. Jest ciemno tu. Nie. Boję się, że coś wyskoczy desełkowe. Ja pierdzielę! Bo nic nie gada. Wiesz, co ty Deseo! Nie Grzesiek już wie. Jesteś po prostu... Super. Bardzo przewidywalna, bo Grzesiu wiedział. Czy on zatruwa, jak mnie pizdnie? Chyba wiesz co, nie. Oby. Będzie trzeba tak. Jezu, ale jaki bebok. Ten jaki kinosowski. Jaki bebok, to nie bebok. No. Dobra. To co, jak wejdziecie sobie tu na górę i zbierzecie amunicję, to kończymy, tak? Dobrze. No, tylko ja wspinam się po drabince. Ja tam dalej nie idę. W takim razie stanę sobie tak w rożku ładnie, w karnym kąciku. W karnym jeżyku. Żeby wszyscy sobie mogli popatrzeć na Larę. A tam po drugiej stronie nic nie ma? A nie, to ty mówisz o tych chyba znajdźkach tam po drugiej stronie, tak jak po drabinie tak, wejdziesz. Tak, tak, właśnie o tym i nie idę tam dalej. On coś zostawił, ten bebo? No właśnie chyba nie. Chyba nie. Okej. Okay. Ja cię to jeszcze przejdę przez niego i co, idzie? No i po drabinie. Po drabinie, tak? Czy mamy do góry? Mamy MP? Nie, nie mamy MP. Nie, nie, jeszcze nie. A co to takie ten? Może tutaj jest jakieś coś? No ciemno tam było, ale ciemno chyba nie było żadnego przejścia. No właśnie odpalam flarę. I ty tam nie wchodziłaś już na górę, tak? Znaczy jestem na drabince u góry, zabrałam znajdźki. I tyle, tak? Dobra. Tyle. I to ja stoję, tutaj nie idę. A tam są znajdźki, dobra, to jeszcze też wezmę znajdźki. Ale podoba mi się, powiem wam. No jest klimat. Nie? No jest klimat, tak. Jak tak na też początku sceptycznie byłem nastawiony do tych klimatów, bo ja tak wiecie, w Aniołku to wolę takie te klimaty pod Louvrem, jak to się nazywało. Sala pół roku tam była, wiecie, te takie bardziej, no. Byłyby fajne, grobowce. Gdyby nie zdawiwanie. Grobowce, tak, no. Ale to jest bardzo klimatyczne i tak naprawdę fajnie to wygląda na silniku TR3. No dobra, to w następnym odcinku pójdziemy sobie tam dalej, tak? Tak jest. Dokładnie. No to bardzo dziękujemy, dajcie znać jak wam się podoba. Tak jest. I zapraszamy na następny odcinek. Pa, pa. Pa, pa, pa.